Witam, kochani, bardzo serdecznie, moi szanowni studenci. Ty, którzy są już po raz kolejny, to już wiecie, jakie są zasady, natomiast szczególnie witam nowych studentów. Mam nadzieję, że na zajęciach będziecie się dobrze bawić, trochę się nauczycie, troszeczkę pobawicie. W każdej chwili możecie zadawać pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. I ważne jest, żebyśmy wspólnie dochodzili do pewnej wiedzy. Zaraz Wam pewne rzeczy wyjaśnię. Zaraz poproszę teraz panią Asię o prezentację, tak, żebyście mogli ją zobaczyć, bo jeszcze zakładam, że jeszcze nie widzicie, tak? Już udostępniam. Bardzo dziękuję. Tak, załadowało się około 1/3, to jeszcze moment, chwileczkę potrwa. Mhm. Bardzo dziękuję. Porozmawiamy sobie troszeczkę o komunikacji. Ona jest bardzo ważna w biznesie. I co jest bardzo ciekawe, zanim jeszcze jakby połączymy, o, zaraz zobaczycie, za momencik, powiecie, czy widzicie. Widzicie, kochani moi? Widzimy. Dobrze, wspaniale, bardzo dziękuję. I teraz popatrzcie, moi drodzy, jak myślicie, takie pytanko, dlaczego tak szczegółowo badamy coś, co nam towarzyszy przez całe życie, czyli zwykłe mówienie, komunikowanie się. Po co to jest nam potrzebne? Tak, Majeczka? Aby ustalić. Wiesz, pani, porozumiewać się między sobą, żeby na przykład się pogodzić, jeżeli wyjdzie jakiś konflikt. Bardzo dobrze, tak? Żeby się po prostu komunikować, porozumiewać, pogodzić. Bardzo dobrze, tak? Bo to jest, wyobraźcie sobie. Dowiedzieć się czegoś. Dowiedzieć się czegoś, bardzo dobrze, bardzo mądrze. Bardzo często, kiedy się komunikujemy, dowiadujemy się, jak inni na nas reagują, na przykład, nie? Dowiadujemy się, jaka ja jestem, w jaki sposób mówię, w jaki sposób, nie wiem, wyrażam to, co chcę powiedzieć, gestami, tak? Że po prostu przekonuję się, jak inni na mnie reagują. Po drugie, porozumiewanie się bardzo często pomaga mi w określeniu, kim jestem. Na przykład lubię się porozumiewać z ludźmi, nie lubię, jestem bardziej spokojna, bardziej ekspresyjna, też się tego dowiaduję. Ludzie są różni i ważne jest, żeby wiedzieć, który jakby sposób komunikowania najbardziej mi odpowiada. I to najważniejsze, kochani moi, dzięki porozumiewaniu się powstają wszelkie relacje, wszelkie. I takie normalne, rodzinne i w szkole, tak, mam i przyjaźnie i w biznesie, co jest bardzo ważne. Ponieważ w biznesie trzeba być z sobą w relacjach. I za chwilę Wam o tym powiem. Tak, Amelko? Pani Amelia, chciała coś powiedzieć? Kto chciał jeszcze coś powiedzieć? Tak? Aha, w porządku, myślałam, że tutaj spokojnie możecie się wypowiadać. I powiem Wam, że te umiejętności, i to nie jest tak, że ktoś powie, ja posiadam te umiejętności, a ja ich nie posiadam i trudno. Nie, nie, nie. Aha, tak? Pamiętajcie, że umiejętności komunikacyjne każdy z nas może się nauczyć. I ale powiem Wam, że... To przerywa. Przerywa Wam? Dźwięk. Nie przerywa nic. No musicie sobie wyciszyć wtedy u siebie mikrofoniki, żeby nie przerywało, halo? Dobrze? Halo? Słuchajcie dobrze? Słychać mnie? Halo? Dobrze, słychać wszystko. Dobrze, panią słychać. Słychać panią, jak to? Halo? Nie słychać się pan, nikogo. Taki dziwny dźwięk mnie słychać cały czas. Czy pani coś z tego? Czy generalnie mogę spróbować mówić na słuchawkach, jak chcecie? Wszystko działa. Ale pani doktor, się, bardzo że... wszystko słychać. Jest wszystko w porządku. Taki dźwięk u mnie. To może też masz jakieś może problemy ścina, z internetem. Tak, takie sytuacje się zdarzają. No, BKD jest w innym miejscu. Może tak być, że chwilowo pogorszyło się łącze. Nie martw się, kochanie, w każdym bądź razie, to nic nie szkodzi, zdarza się, to są właśnie problemy techniczne, ale jakoś tam sobie z nimi poradzimy. W każdym bądź razie, jak Wam wcześniej mówiłam, że takiej umiejętności można się nauczyć i one są niejednokrotnie ważniejsze niż nawet wiedza na rozmowie kwalifikacyjnej o pracę, bo bardzo często wtedy robimy jakieś wrażenie i ważne, żeby to wrażenie było dobre. Ale ogólnie, podsumowując, wiedza, doświadczenie nasze z czasem i umiejętności interpersonalne, czyli takie umiejętności dotyczące komunikowania się, gwarantują, że jesteśmy ludźmi sukcesu. I tego Wam wszystkim życzę. Komunikowania będziemy się teraz uczyć. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście o czymś takim jak piramida Maslowa.
w tej piramidzie pokazane są wszystkie nasze potrzeby, tak? Potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania, samorealizacji. I wyobraźcie sobie, że umiejętności komunikacyjne są potrzebne na każdym z tych poziomów, niezależnie, czy na przykład dbamy o swoją potrzebę, na przykład, że chcę pić, jeść, komunikuję to w jakiś sposób, tak? Czy jestem zagrożona, czy na przykład chcę mieć jakiś przyjaciół, czy potrzebę uznania, tak? Bo każdy z nas chce być doceniony w życiu oczywiście i samorealizacji, to, że się rozwijamy, zawsze to komunikujemy na różny sposób, na różne sposoby. Czyli pamiętajcie, te umiejętności komunikacyjne, one przydają się na każdym szczeblu, tak? Czyli one są po prostu niezbędne. I dlatego też się o tym, kochani moi, uczymy. Oraz widzicie taki skomplikowany tutaj troszeczkę rysuneczek, co jest ważne w procesie komunikowania się. To jest tak zwany model komunikowania się. I teraz popatrzcie. Ja do Was mówię, w tym momencie jestem nadawcą, tak? Wy słyszycie to, co ja do Was mówię, jesteście odbiorcami. I niektórzy sobie myślą, od razu mówię, to jest błąd. Myślą sobie, że jest nadawca i odbiorca i to wszystko. Czyli ja mówię, wy przyjmujecie. Nie. Wy jesteście zarówno odbiorcą, jak i nadawcą też, bo jesteśmy partnerami w rozmowie. Czyli my dyskutujemy, zawsze możecie mi zadawać pytania, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, możecie mówić, że nie rozumiecie, żebym powtórzyła. Właśnie bardzo dobrze, jeżeli ktoś miał problemy na łączu, to o tym powiedział, to w tym momencie sprawdziliśmy, co się dzieje, czy to u mnie coś się dzieje nie tak, czy na przykład u kogoś internet przerywa, załóżmy, tak, co się dzieje. Więc to jest istotne, żeśmy byli partnerami w rozmowie, czy w życiu, czy w biznesie. I teraz ja mam coś do Was przekazać. Załóżmy, przekazuję Wam różnymi kanałami. Na przykład teraz rozmawiamy przez Teamsa. Chciałam Was widzieć na żywo. Najmocniej na świecie chciałam Was widzieć na żywo, bo to też byłyby troszeczkę inne zajęcia. Widziałam Wasze uśmiechnięte buzie, na pewno byłoby jakby łatwiej mi się z Wami komunikować, tak, ale teraz sobie radzimy przez Teamsa, czyli mamy różne kanały komunikacji. Mogłabym do Was napisać na przykład mail, mogłabym napisać, wysłać SMS, jak niedawno do Pawła wysyłałam naszego studenta, tak? Więc są różne kanały i na przykład i Wy to się wtedy odbieracie, tak? To jest pytanie, czy Wy to rozumiecie, tak? Bo ja mogę powiedzieć jedno, a Wy możecie zrozumieć drugie. No i wtedy też się pojawia problem. Taka skuteczna komunikacja jest wtedy, kiedy dana osoba coś przekazuje, a druga to odbiera tak, w ten sam sposób, jak ta osoba, która mówi, chciała przekazać, tak? Nie zawsze musi się z nią zgadzać, ale to konkretna, precyzyjna informacja do niej trafiła, rozumiecie? Czyli generalnie jest tak, że mam minimum, tak, nadawcy i odbiorcy, minimum dwie osoby, ale to jest dialog przeważnie, tak? To jest po prostu dialog, chodzi o to, żeby dana osoba konkretnie zrozumiała to, co pierwsza osoba ma do przekazania. Ta komunikacja musi być zawsze dwukierunkowa. Za moment pokażę Wam błędy w komunikowaniu jednokierunkowym. Zrobimy sobie taki mały eksperyment. To jest ważne jeszcze w komunikacji normalnej i też biznesowej, tak? Po pierwsze, żebyśmy siebie rozumieli. Po drugie, musimy posiadać ogromną wiedzę. O co chodzi? Pamiętajcie, my pochodzimy z różnych środowisk. Na przykład będziecie przeprowadzać, nie wiem, porozumiewać się z jakimiś partnerami biznesowymi z różnych krajów. I co jest wtedy ważne? Co musicie wiedzieć na temat komunikowania się? Co jest ważne? Jeżeli na przykład macie przeprowadzić jakąś transakcję z Chińczykiem, znajomość tak, Amelko? Proszę? Znajomość języków obcych. Bardzo dobrze. Po drugie, co jeszcze? Żeby taka jakby to załatwić pokojowo, a nie, że dawaj to tego. Bardzo dobrze, czyli musimy też pogadanie się. Tak. Kulturowo. Tak, Pani Kornelu, co jeszcze? Spokojne porozumiewanie się. Bardzo dobrze. Drugiej osoby. I jeszcze bardzo ważna rzecz, tak, Pani Heleno, jeszcze? I Kuba, tak, to mówcie. Też jest bardzo ważna znajomość języka polskiego. To też, bardzo ważna. Też lepiej, żeby osoba, do której kierujesz wiadomość, uważała Ciebie bardziej za swojego, no bo łatwiej coś zrozumieć komuś, kogo postrzegasz jako swojego, kogoś w swojej grupie. Tak, bardzo dobrze. Łatwiej nam się komunikować, oczywiście. Co jeszcze? Jeszcze Wam coś podpowiem. Tak, Pan Bastian? Pan Bastian? Ja myślę, że też porozumiewanie się to jest taka jakby umowa, która
pomaga w normalnym funkcjonowaniu, w sensie takim, że na przykład ekonomicznym. Wspaniale, dokładnie tak, bardzo pomaga. Mhm. Jeszcze chyba Gabrysia chciała coś powiedzieć, tak? To jeszcze? Jest wysławianie się poprawnego tak, aby druga osoba czuła się ważna. Powiedziałaś, Gabrysiu, bardzo ważną rzecz. Współrozmówca musi czuć się ważny. Musimy szanować naszego współrozmówcę. Jeszcze. Bardzo dobrze. Nawiązywanie kontaktów z współrozmówcą. Bardzo dobrze. Żeby na przykład nie rozmawiać tylko o biznesie, ale też, nie wiem, być życzliwym dla siebie takim. Tak, nawiązać inne relacje, bardzo dobrze. I jeszcze jest bardzo ważna rzecz, wszystko co powiedzieliście jest niezwykle ważne, czyli szanować drugą osobę, tak? Łatwiej nam się rozmawia z osobą ze swojego środowiska, to jest prawda, ale też bardzo ważna rzecz, musimy poznać drugą kulturę. Na przykład jak prowadzimy interesy, tak, bądź na przykład współpracujemy z ludźmi z różnych środowisk, musimy poznać tę konkretną kulturę, żeby też nie popełniać błędów komunikacyjnych, tak? Bo jeżeli będziemy postrzegać świat tylko i wyłącznie przez pryzmat mojej kultury, w której jestem wychowana, jadąc na przykład do innego kraju, mogę popełnić masę błędów. Więc ta wiedza komunikacyjna, bynajmniej podstawowa, bardzo nam się przydaje, tak? Oprócz tej znajomości języków. Ile jest ludzi na świecie? Jesteśmy różni, ale poznawanie takiej wiedzy jest niezwykle ciekawe, bo różne kultury witają się w różny, przedstawiciele różnych kultur witają się w różny sposób, tak? Nawet jedzą w różny sposób, tak? Czy prowadzą interesy, na przykład niektórzy rozmawiają przy stole, niektórzy na przykład zapraszają kogoś do biurka, niektórzy na przykład do restauracji, niektórzy na spacer. To jest bardzo ciekawe, niezwykle, jakby to porozumiewanie się i prowadzenie interesów w różnych kulturach jest niezwykle ciekawe. Tylko chciałabym Wam zwrócić uwagę, że ta rola środowiska ma niezwykły wpływ na to, w jaki sposób się komunikujemy, tak? W jaki sposób podchodzimy do czasu, czy się spóźniamy na spotkania, czy jesteśmy punktualni. To jest naprawdę masa ciekawej wiedzy, no, że mogłabym odpowiadać no, niezliczoną jakby liczbę godzin na ten temat, tak? Ale to jest niezwykle ważne. I teraz zobaczcie, już Wam wcześniej też troszeczkę o tym wspominałam, tak, że mamy różne kanały komunikacji. Oczywiście twarzą twarz, biznesowo, uważam, że to jest rozmowa najbardziej efektywna. Najbardziej. Ona przynosi jakby najwięcej pozytywnych efektów. Jest też rozmowa telefoniczna, oczywiście możemy napisać list. O, e-mail. Możemy się kontaktować przez e-mail. Napisałam w nawiasie coś takiego jak poważny adres. Jak myślę, dlaczego napisałam poważny adres biznesowy? Ponieważ przez e-maile się kontaktujemy tak bardziej poważnie, wysyłamy takie ważniejsze treści, niż na przykład jak piszemy ze sobą wiadomości SMS-ami. Oczywiście. Mamy jakiś... Cześć, kolego drogi. Pierwsze wrażenie jest zawsze najważniejsze. Bardzo dobrze. I też chciałam powiedzieć, że musi mieć taki poważny adres biznesowy, żeby nas traktowali poważnie. Na przykład gdybym miał adres biznesowy, nie miałabym Asiunia 19. Rozumiecie? Bo nikt poważnie by mnie wtedy nie traktował, tak? Możemy mieć sobie adresy mailowe prywatne, ale nasze zawodowe adresy mailowe muszą być poważne, muszą być profesjonalne. O tym też pamiętajcie, bo to jest bardzo ważny element komunikacji. I teraz. Pamiętacie jeszcze takie najważniejsze rzeczy, tak, że komunikacja jest transakcyjna, tak? Czyli pamiętacie, jeżeli będziecie szefami przedsiębiorstw, liderami, zawsze musicie, nikt nie może z nas być liderem bez ludzi, tak? Nikt nie może być przywódcą bez ludzi. Po prostu ta komunikacja musi być wartościowa. I teraz jest jeszcze kolejna rzecz, nie? Niejednokrotnie pewnie zdarzało Wam się coś, że coś właśnie wymknęło, tak? Że na przykład nie chcieliście czegoś powiedzieć, a powiedzieliście, a później żałowaliście. To porozumiewanie musi być, może być zamierzone lub niezamierzone. No ale ważne w biznesie, żeby ono było bardziej takie, wiecie, przemyślane, zamierzone, tak? I bo to porozumiewanie się zawsze taki zawiera komponent relacyjny. Też bywa tak, że wyraża nasze uczucia, że my nie tylko słowami, ale gestami, uśmiechem, oczkami pokazujemy to, co czujemy, czy jesteśmy smutni, weseli, to po nas widać. Za chwilę o tym będziemy sobie jeszcze mówić. I pamiętajcie jeszcze jedną ważną rzecz, że trudno jest cofnąć bolesne słowa, że musimy najpierw przemyśleć, a później mówić. Wydaje mi się starać, to nie tak od razu nam wyjdzie, nie przejmujcie się, jak Wam od razu nie wyjdzie, ale generalnie, jeżeli chcemy być profesjonalni, te nasze słowa powinny być raczej przemyślane, tak? Strategiczne. To też jest bardzo ważne.
I kolejna taka ważna rzecz, że Wam powiem o cechach skutecznego porozumiewania się, że porozumiewanie ma szeroki repertuar możliwości. O co chodzi? Jak Wam wcześniej mówiłam, są różne kanały porozumiewania się, czyli mamy duży repertuar możliwości. Ja mogę, jak się zgadzać, tylko kiwnąć głową, tak? Mogę nic nie mówić, kiwnąć głową. Mogę powiedzieć tak. Czyli po prostu mogę pokazywać coś na masę różnych sposobów. To też jest bardzo ważne. Jakby zdolności przystosowawcze, o tym troszeczkę wspominałam Wam w odniesieniu do różnych kultur, tak? Które na przykład zwiedzacie, albo właśnie do prowadzenia interesów z różnymi ludźmi, więc po prostu też musimy tę wiedzę posiadać i często zaadaptować się do różnych warunków. Ja oczywiście mówię, praktyka czyni mistrza. To nie jest tak, że od razu będziemy mistrzami, wszystko będziemy potrafili. Nie. Raz, drugi, trzeci się potkniemy. Ważne jest, żeby z tych potknięć wyciągnąć wnioski i później się czegoś fajnego nauczyć. Co jest bardzo ważne? Zaangażowanie. Czyli ja traktuję swojego współrozmówcę jako partnera. Tak? Nie patrzę na człowieka z góry, tylko on jest moim współrozmówcą, ja go szanuję. I to jest bardzo ważne. I też przyjmuję postawę empatyczną. Nawet jak się z nim nie zgadzam, staram się go zrozumieć, tak? Ale później mogę powiedzieć, że mam inny punkt widzenia, ale staram się kogoś zrozumieć. Co jest bardzo jeszcze ważne? No, złożoność poznawcza. Co to takiego? Zaraz Wam powiem. Zdolność do różnych interpretacji zachowania. Przykładowo, ja już Wam wytłumaczę. Jeżeli na przykład nagle Adrian by się wyłączył z zajęć, nie? Gdybym na przykład była przewrażliwiona, pomyślałabym, Adriana to w ogóle nie interesuje, co ja mam do powiedzenia. A Adrianowi w tym momencie mógł, nie wiem, wyłączyć się komputer, coś się mogło stać, rozumiecie? Czyli ja muszę przejmować różne interpretacje, nie przypisywać tylko jedną i zwłaszcza od razu negatywną, tylko się nad różnymi innymi rzeczami zastanowić, co się mogło wydarzyć. Na przykład, nie wiem, Ola w tym momencie, nie wiem, trzyma rączki na głowie, taka na przykład oparta. Ktoś by pomyślał, o, Ola się nudzi, a Ola może po prostu głowa boleć, rozumiecie? Czyli po prostu musimy zastanawiać się nie tylko jakby coś interpretować przez jeden pryzmat, tylko i wyłącznie, tak? Tylko się zastanowić nad różnymi rzeczami, tak? I kolejną bardzo ważną jeszcze rzeczą w skutecznym porozumiewaniu jest samoobserwacja. Czyli na przykład ja patrzę, coś mi wyszło w tym komunikowaniu bardzo dobrze, czyli powielam pewne wzorce. Coś mi nie wyszło, czyli nad czym mogę popracować? No i oczywiście z czasem zaczynam nad czym pracować. Oczywiście najlepiej, żeby ta refleksja nie była nadmierna, tylko taka, wiecie, optymalna, bo to nie tak, że cały czas musimy się zastanawiać nad swoim zachowaniem, bo jednak jesteście młodymi, spontanicznymi ludźmi, to też, wiecie, po prostu bez przesady, tak? Ale pewne rzeczy, które okazały się dla Was trudne, zawsze możecie przeanalizować i później zrobić coś lepiej. Pamiętacie, zawsze się uczymy, nie od razu jesteśmy mistrzami. I teraz, kochani moi, mam dla Was mały eksperyment. Eksperyment polega na tym, że chcę, żebyście znaleźli błędy moje w komunikowaniu się. Powiedzcie, co zrobiłam źle? Za chwilę powiem. Bardzo proszę Was, żebyście wzięli kartkę papieru. Macie gdzieś blisko kartkę papieru? Tak. Nie. To weźcie jakąś kartkę papieru. Tak. Kartkę papieru. Kartkę papieru. Macie? Macie? Halo? Mnie coś strasznie piszczało. Ktoś było jakieś echo, bo ktoś miał włączony mikrofon i było echo. Pogłos jest, tak, ktoś miał włączony mikrofon. Czy teraz jest dobrze? Teraz słyszycie? Tak, teraz dobrze. Mhm. Czy macie wszyscy kartki papieru? Tak. Właśnie, proszę Pani, proszę Pani, chciałam się spytać, czy proszę Pani, mogę pójść do innego pokoju, ponieważ tam trzymamy kartki. Dobrze, tak, oczywiście. Ja proszę Pani, chwileczkę wracam. Dobrze, poczekam, oczywiście poczekam. Już nie ma problemu. A ta kartka ma być kwadratowa czy prostokątna? Taka zwykła, jaką chcesz, to nie ma znaczenia w tym momencie. Mam ją pionowo złożyć. Mhm. Czy zrobimy tak, ja na razie mówię, a Wy nie zadajecie pytań, póki co, dobrze? Tylko myśl, co, jakie błędy w komunikowaniu zrobiłam. Wykonamy pewne zadanie i zobaczymy. Wam wytłumaczę pewne zjawisko, dobrze? Obiecuję. Tylko powiecie, czy już jesteście gotowi, czy mogę zaczynać. Ja też jestem gotowa. Jesteśmy gotowi. Jesteście gotowi, super. Podnieście kartkę papieru i trzymajcie ją przed sobą.
Teraz złóżcie papier, kartkę papieru na pół. Teraz oderwijcie prawy górny róg. Proszę pani. Aha. Coś się stało u mnie z laptopem i nie widzę prezentacji, ale słyszę wszystko. Dobrze. To są pomalutku, dobrze? I teraz tak. Ponownie złóżcie kartkę na pół i tym razem oderwijcie i lewy górny róg. Może pani od początku, bo mi to się ciało, że mam złożyć kartkę na pół i co jeszcze? I później jak złożysz kartkę na pół, odrywasz prawy górny róg, znowu składasz kartkę na pół i odrywasz lewy górny róg. I teraz po raz kolejny składacie kartkę na pół i odrywacie prawy dolny róg. I teraz rozkładacie karteczki. I patrzcie, co powstało. Powstał motyl, czy nie powstał? U mnie się nie udał. Proszę? Troszeczkę. Ja trochę źle to zrobiłam. I właśnie, a wiecie dlaczego część osób źle to zrobiła? Bo ja źle wam powiedziałam. Co ja zrobiłam? Jakie ja błędy popełniłam? Macie pomysły? Nie, pani pytań nie przyjmowała. Bardzo dobrze. Nie mówiła. Nie powiedziała się. Pani nie powiedziała, w jaką stronę złożyć to na odwrót. Na kartkę. Róg by był. Dlaczego? Ja patrzyłam na prezentacji i wyszedłem o bardzo dobrze, czyli zrobiłam, popełniłam mnóstwo błędów. Generalnie powinnam zacząć tak. Powinna powiedzieć, teraz będziemy robić motyla, załóżmy, tak? Z kartki. Powinno powiedzieć, do czego zmierzamy. Powinnam pokazywać wam kartkę, razem z wami składać. Powinnam przyjmować pytania, reagować na każde pytanie i mówić wspólnie z wami, odrywać i wam pokazywać. Jeżeli ktoś ma jakiś kłopot, od razu się do mnie zwraca, a ja odpowiadam. Widzicie? Ja podałam wam przykład teraz tak zwanej komunikacji jednostronnej. Kiedy ja mówię i nie obchodzi mnie to, czy druga osoba zrozumie. Proszę pani, mi i mojej siostrze inaczej wyszło. Dokładnie, a naprawdę powinno wyjść wam tak samo. Czyli widzicie, jakie są, to jest przykład popełnianych błędów. Co robimy źle? Po pierwsze, traktujemy trochę drugiego człowieka, że tylko skoncentrujemy się na sobie, czyli ja mówię tak, a nie obchodzi mnie w danym momencie, czy ta druga osoba zrozumiała, zabraniam zadawać drugiej osobie pytań i nie kontroluję w tym momencie, nie pomagam, nie sprawdzam czego, co ona zrobiła. I popatrzcie, jeżeli przychodzi taki szef do przedsiębiorstwa i mówi swoim pracownikom lakonicznie, tak, że mają wykonać jakieś tam zadanie, nie precyzuje, nie przyjmuje pytań, a oczekuje efektów. Dobrze czy źle? Źle. Źle. Bo jak to zapyta się później pracownika, a dlaczego ty tak zrobiłeś, a nie inaczej? Ale pan nie doprecyzował w jaki sposób. Dokładnie. Czyli pamiętajcie, w komunikatach musimy być precyzyjni. Ja mówię, my nie musimy zawsze się ze sobą zgadzać, jak już wcześniej mówiłam, ale musimy precyzyjnie przekazywać myśli, tak? Czyli generalnie powinnam wam powiedzieć, co robimy, w jaki sposób robimy i najlepiej pokazywać, jak to robić, tak? I wtedy wszyscy, i gwarantuję, że każdemu z was wyszedłby wtedy naprawdę motyl, tak? A możemy jeszcze raz to spróbować zrobić? Chcecie jeszcze raz spróbować zrobić motyla? Dobrze, spróbujcie. Tak wam się spodobał ten motyl, bo jeszcze mam inne zadanie takie ciekawe. Czy na koniec spróbujemy zrobić motyla, starczy nam czasu? Na koniec może, bo jeszcze mam na was też taki fajny eksperyment, więc może jeszcze na koniec spróbujemy zrobić motylka, dobrze? Już tak bardziej precyzyjnie. Bo jeszcze mam naprawdę ciekawe zadanie. To jest bardzo ważna rzecz, czyli podstawa komunikowania się. Szanujemy drugiego człowieka, tak? Mamy tak zwaną komunikację dwukierunkową, czyli sprawdzam, czy dany człowiek zrozumiał. I jeszcze jest coś bardzo ważnego, co jest strasznie trudne. Słuchanie. Bo my często, jak to się mówi,
jednym uchem wpuszczamy, drugim wypuszczamy. I z tym rozumowaniem to różnie bywa. Słyszę, ale nie usłyszę. Tak jest? Bywa. Tak często to jest w przypadku dzieci, rodziców, nauczycieli, dzieci. Zdarza się? Tak. Zdarza się. Tak. Moja siostra nie słucha mojej mamy. No tak jest, niestety. Słyszę, ale nie słucham. Tak jest, a w komunikowaniu się bardzo ważne jest słuchanie. Ale teraz pytanko, dlaczego nie słuchamy? Jak myślicie? Ponieważ inne rzeczy nas rozpraszają. Kiedy mamy jakieś telefon na przykład. Nie interesuje nas to. Tak. Jeżeli chcemy pokazać swoją ignorancję. Dokładnie, super. Czyli powiedzmy tak. Bywa tak, że coś innego nas rozprasza, tak? Ja na przykład myślę o czymś innym, nie? Jak sobie pograć w jakąś grę, a nie tutaj słuchać na przykład, jak pani z biologii coś opowiada o pantofelku. Po drugie, pochłaniają nas w ogóle moje myśli. Bywa tak, że rozprasza nas czyjaś mowa ciała. Na przykład ktoś tam, o, gdybym ja tam machała rękoma, to byście się koncentrowali na tym, jak ja macham tymi rękoma, tak? Czyli rozpraszałaby was mowa ciała. A gdybym do was mówiła śpiącym, powolnym głosem, to byście zasnęli, tak? Taki orator anemik. Później czasami bywa tak, że na przykład jeżeli też rozmówca nie utrzymuje kontaktu, no nam teraz ciężko przez Teams, tak? Ale kontaktu wzrokowego normalnie współrozmówcami też jest trudno. Czasem nam się zdarza, że tak tupiemy nóżkami i mamy mnóstwo myśli w głowie i chcemy się wypowiedzieć i już nie możemy doczekać i się wyrwamy, tak? Że oczekujemy tak mocno na zabranie głosu, że nie słuchamy drugiej osoby i to się nam często zdarza. Na przykład często jest tak między przyjaciółmi, nie? Że przyjaciółka idzie do jednej przyjaciółki i opowiada o swoim problemie, a ty już chcesz jej doradzić, już masz swoich 100 myśli w głowie, tak? Czasami nie słucham, bo na przykład jesteśmy zmęczeni, przeciążeni jakąś informacją, że już po prostu nie kodujemy, nie? Wtedy musimy odpocząć, a czasami też na przykład kogoś nie lubimy. Zdarza wam się, że kogoś nie lubicie i to jest normalne w życiu, tak? Innych ludzi lubimy bardziej, drugich mniej i na przykład wtedy, kiedy kogoś nie lubimy, zawsze przypisujemy mu złe intencje i tak sobie mówię, a będzie to opowiadać nieciekawe rzeczy, tak? A i tak mnie to nie interesuje, i tak mnie to nie obchodzi, i tak tej osoby nie będę słuchać. I to są powody, najczęstsze powody niesłuchania kogoś. Mam rację, czy jeszcze by się kilka znalazło? Tak. Coś się we mnie jeszcze znalazło. Tak, ale takie podstawowe mniej więcej, tak? Pani, tak? Ja jeszcze myślę, że czasami chodzi o to, że osoba, z którą rozmawiamy, która nas nie słucha, chce po prostu pokazać, że ją te informacje nie interesują, jako taka wizualizacja tego, że ona się uważa za lepszą. Tak, tak często bywa, tak, że wtedy pokazuje nam swoją wyższość, nie, ci pokażę, ja cię nie słucham. I tak nie powinno być, to już nie jest dobry współrozmówca. Ludzie powinni, jak wcześniej wspominałam, podkreślam siebie, szanować w rozmowie. I bywa tak, że to jest taka fajna piramidka odwrócona słuchania, nie, że często jest tak, że na przykład dziś myślami jesteśmy gdzie indziej, tak, czasami się angażuję w rozmowę, aleś tam myślę, mówię, gdzieś tam czasami odpływam, a tak naprawdę ważne jest takie aktywne słuchanie, czyli koncentruję się na tym, co mówi dany rozmówca i faktycznie odnotowuję fakty. Staram się to zrozumieć, kto co mi przekazać. I często właśnie reaguję, tak jak z wami jest fantastyczny kontakt. Na przykład ja coś mówię, wy reagujecie, odpowiadacie, tak? Wspólnie dochodzimy do jakichś wniosków. Fantastycznie. I to jest właśnie rozmowa, tak? I na tym poziomie, kiedy jest taka rozmowa, tak, najwięcej przyswajamy informacji, tak? Proszę. Właśnie, co pani rozumie poprzez orator anemik? Orator anemik to jest ktoś taki, kto mówi tak wolno, usypiająco. Rozumiecie? To jest ktoś, kto, bo czasami są bardzo inteligentni ludzie, ale nie potrafią mówić, bo sztuką, bo jest wiele mądrych ludzi, ale nie potrafi tej wiedzy przekazać. Ja pamiętam, jak kiedyś była małą dziewczynką, mnie zawsze interesowała filozofia. I był taki wykład, mini wykład o Maxi Sprawa, takiego filozofa Leszka Kołakowskiego. On mówił fantastycznie mądre rzeczy, ale po prostu w taki sposób, że mi jako dziecku chciało się spać. Rozumiecie? Że to jest coś takiego, że nawet najmądrzejsze rzeczy niekoniecznie do ciebie trafią, bo ta osoba nie potrafi tego przekazać. Rozumiecie? O to chodzi. Ktoś jeszcze chce o coś zapytać?
Czy możemy iść dalej? I jeszcze tak zwane głębokie słuchanie, to są takie słuchanie, gdzie na przykład staramy się, skupiamy się bardziej na problemie kogoś niż na przykład na sobie, tak? Że chodzimy głęboko w czyjś problem. Ale to już raczej nie jest takie słuchanie biznesowe. Przy słuchaniu biznesowym musimy się raczej koncentrować na takim słuchaniu aktywnym, tak? To jest bardzo ważna rzecz. Mało film. Proszę? Mało film ma takie słuchanie. Mało, tak. Musimy słyszeć, uczestniczyć, rozumieć, zapamiętywać i reagować na kogoś, tak? To jest po prostu taka, że kodujemy, usłyszymy, uczestniczymy bardzo często, dzięki temu rozumiemy i to nam na dłużej w pamięci zostaje i też reagujemy, tak? Czy się z czymś zgadzamy, nie zgadzamy, może mamy jakieś wątpliwości, pytania. I to właśnie jest ta rozmowa bardzo często dzięki temu aktywnemu słuchaniu, właśnie dwukierunkowa. To słuchanie jest jednak nam bardzo mocno potrzebne. I to jest bardzo też ważne w biznesie, tak? I teraz są takie rady, nie? Jak słuchać, żeby usłyszeć. Na pewno to utrzymywanie kontaktu wzrokowego jest ważne. Czasami jak czegoś nie rozumiemy, możemy sobie robić notatki, też okazywanie komuś, że kogo słuchamy, tak? Też mam taką, nie wiem, czy wy macie taką tendencję, ale mi się zdarza, bo ja czasem bywam taka niecierpliwa i mi się zdarza na przykład kończyć myśli za innych. Nie wiem, czy wam się to też zdarza, że mi się wydaje, że wiem. Albo na przykład, proszę pani, jak coś czytam, to sobie wymyślam, co będzie później. Tak. Dokładnie tak. Takie wykończenie, co się wydarzy, nie? Kolejną tendencją, którą mam, na przykład do przedwczesnego oceniania, nie? Nie wysłuchałam czegoś do końca, a już mamy jakieś wyobrażenie, jakąś ocenę czegoś, nie? Czasami właśnie jak tym ktoś z was wspomniał o tym, tutaj któryś z was, już o tym mówiliście, nie? Że czasami na przykład ktoś blokuje albo ignoruje drugą osobę, pokazuje z góry, traktuje z góry, tak? Poprzez swoją pozycję, taką, że bardziej wpływową i tak dalej. Tak też nie można. A jeszcze dodatkowo, na przykład coś takiego bardzo ważnego jest, żeby ktoś ci usłyszał, to bardzo dobrze też wzmacniać swój przekaz na przykład jakimś podkreśleniem, jakąś intonacją, tak? A przy dłuższej na przykład rozmowie też robić pauzę, dać się komuś wypowiedzieć, tak? I to wtedy jest taki prawdziwy dialog, tak? Czy rozumiecie? Pani, jak ktoś ma jakichś pracowników, to lepiej się zwracać tak z szacunkiem i nie obrażać go, że on jest na niższej pozycji, więc on ma mniej do gadania, tylko tak samo szanować jego zdanie. Tak, pamiętacie, zawsze trzeba szanować ludzi niezależnie od pozycji, bo to jest kultura człowieka. To jest bardzo ważna rzecz, żeby po prostu szanować drugiego człowieka, wtedy też sami będziecie szanowani. Przez to się buduje też taki swój wizerunek bardzo pozytywny, tak? Jeśli traktujesz człowieka drugiego człowieka bardzo poważnie jako partnera, a nie z góry, mówiąc tak brzydko, przysłowiowo, tak? To jest bardzo ważna rzecz. I tak, powiem wam tak, a teraz powiem taką rzecz, podam wam pomocną. Wiecie, co to, nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście o tym, tak zwanych komunikatach ja. O co chodzi? Ja już wam wytłumaczę. Czy wam się zdarza często popełniać taki błąd, na przykład zwłaszcza jak się z kimś kłócicie i na przykład mówicie, ty zawsze robisz to i to i wyciągacie z historii z przedszkola. Jeszcze od czasu przedszkola. Zdarza wam się? Bardzo dawno temu to już było rozwiązane, ale jeszcze nie. Tak się nie zdarza, ale innym się tak zdarza powiedzieć mi. Ja A ja mówię, że to było dawno temu i to już było rozwiązane. To były sprawy dawnego Piotrka, nie tego. Tak, ale widzicie, bo na przykład jeżeli ktoś do kogoś zwraca, bo ty zawsze to i ty to i ty to, na przykład gdyby ktoś miał powiedzieć, na przykład gdybym ja teraz mówiła do Bastiana, Bastian, załóżmy, ty zawsze się spóźniasz, ty zawsze na mnie krzyczysz, to wtedy Bastian, co byś miał mi ochotę powiedzieć? Czemu się mnie czepiasz, nie? I po prostu, czemu tak uważasz, tak? I też miałbyś ochotę się od razu bronić albo mnie atakować, tak by było? Najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej tak, a komunikat ja pozwala troszeczkę temu zaradzić. O co chodzi? Ja nie oskarżam kogoś, tylko mówię, jak ja się czuję. Załóżmy, jeżeli Bastian by na mnie nakrzyczał, wtedy ja nie mówię, Bastian, ty zawsze na mnie krzyczysz, tylko mówię tak, czuję się nieswojo, kiedy mówisz do mnie podniesionym tonem. Wtedy ja mówię, jak ja się z tym czuję, używam komunikatu ja. Rozumiecie? Czyli ja wtedy nie oskarżam Bastiana,
tylko mówi, jak, że mi jest tym źle. I zobaczycie, to już hamuje kłótnie, to już zupełnie jest inna rozmowa. Komunikaty ja są bardzo ważne i pozytywne, i negatywne. Nie oskarżamy kogoś, tylko mówimy. Na przykład, jeżeli ktoś ci zrobił przykrość, to nie mówię, ty mi zawsze robisz przykrość, tylko jest mi przykro, kiedy zachowujesz się w taki, a nie inny sposób. I bardzo często odnosimy się do faktów. Nie wymyślamy historii, nie wiem, przed lat, tylko mówi do faktów. Przykładowo zostaniemy przy tym spóźnianiu, tak? Było mi bardzo przykro, kiedy dzisiaj spóźniłeś się na to spotkanie. W tym momencie mówię, jak ja się z tym czuję. Troszeczkę ten komunikat się łagodzi. Widzicie różnicę? Czujecie? I to jest bardzo ważne. Te komunikaty jak są taki tajny sekret prawdziwej komunikacji. Bardzo ważna rzecz. I właśnie tego błędu musimy starać się uniknąć. To jest błąd. Oprócz właśnie takiej komunikacji werbalnej, o której sobie jeszcze porozmawiamy, czyli takiej słownej, pamiętajcie, na komunikację składa się dużo więcej rzeczy niż same słowa. Jest tak zwana też komunikacja niewerbalna, czyli wszystko to, na przykład postawa ciała, otoczenie. Ja wam jeszcze o wszystkim powiem. To się wiele elementów składa na komunikację niewerbalną. Mój wygląd, załóżmy, tak? To tak naprawdę wszystko jest komunikatem, tak? I to jest istotne. I powiem wam, teraz jakby przeniesiemy ten ciężar na komunikację niewerbalną i pokażę wam, jak ona jest ważna. I teraz poproszę Pawła, tak? Student Paweł, jest pan Paweł? Jestem. Paweł, weźcie sobie karteczkę, nie każdy z was jeszcze weźmie kartkę. Paweł, nie widząc was, nie pokazując się wam, będzie teraz prosił was o wykonanie pewnego zadania. O wykonanie pewnego zadania i zobaczymy, czy uda wam się je wykonać. Dobrze? Czy wszyscy gotowi? Tak. Ekstra. Paweł, zaczynaj. No tak. No przekażę instrukcję, jak układ kwadratów będzie narysowany. Halo? Halo? Pawełku, słabo ciebie słychać. Bardzo cicho, bardzo, bardzo cicho u mnie słychać Pawła. Bardzo nie cicho. Też bardzo. Mikrofon. Paweł, trochę głośno. Ja trochę już nie słyszę. Pawełku, ja już ciebie nie słyszymy. No. Lepiej teraz jak? O, lepiej. Lepiej? Lepiej, ale nadal cicho. Teraz tak. Ale słychać, no. To może ja będę głośniej mówił, to tak. Mamy kartkę, od góry będziemy rysować. Tak w jednej trzeciej części kartki narysuj normalny kwadrat. Myślę, że już. Teraz rysujemy następny kwadrat, który będzie, którego bok to będzie tak jakby rąb, którego bok dotyka prawego dolnego rogu poprzedniego kwadratu. Dobrze? To tak, teraz i spatrzymy na kartkę z przodu, to dolny róg tego rąbu będzie się łączył z lewym górnym rogiem następnego kwadratu. Który róg czego? Rysujemy tak, żeby lewy górny róg następnego kwadratu dotykał się z rąbem, który przed chwilą narysowaliśmy. A z którym rogiem rąbu? Nie, z dolnym rogiem rąbu ma się stykać lewy górny róg trzeciego kwadratu. Z prawym dolnym rogiem.
Tak jakby tak. Jeśli a co my rysujemy? Co my rysujemy? Bo już się pogubiłam. To, że ja od początku, tak szybko. W jednej trzeciej kartki na górze rysujemy kwadrat. Do niego dorysowujemy rąb. Jeden, tak jakby jeden z boków tego rąbu ma dotykać prawego dolnego rogu tego pierwszego kwadratu. Teraz kolejny kwadrat ma, lewy górny róg tego kwadratu ma dotykać dolnego rogu rąba. Dobrze, nie za szybko? Wszystko dobrze? Troszkę wolniej. Dobra. I teraz następny kwadrat. Rysujemy jeszcze niżej i to będzie to też jedna trzecia część tego kwadratu ma się pokrywać tak jakby ma się pokrywać z kwadratem tym trzecim, czyli pod rąbem kwadratem, czyli tak jakby pod tym trzecim kwadratem narysować przesunąć kwadrat w stronę lewą i żeby tylko jedna trzecia część tego pozostała przy kwadracie. Reszta ma być pusta, wyżej. Co? Ja nie zrozumiałem. Nie wiem, narysowałam. Tu ma być jakby tak przy, na rąbie jedna trzecia tego kwadratu. Mam powtórzyć, ale nic nie rozumiem. Od jak rąb, z dolnym rogiem rąbu, lewy górny róg kwadrata i dalej już nic nie rozumiem. No dobra, to jeszcze raz. Tak, będzie następny kwadrat, który będzie przesunięty w lewo, tak jakby przesunięty w lewo od poprzedniego kwadratu i reszta jest tak jakby i tylko dotykać ten kwadrat ma jedna trzecia części tego kwadratu, tak jakby, tego nowego. Czyli trzeba, żeby jeden kwadrat nachodził na drugi, czy... Nie. Pod tym trzecim kwadratem rysujemy pod kwadratem, rysujemy kolejny kwadrat, który będzie przesunięty w lewo i żeby tylko jedna trzecia jego część stykała się jakby z dolnym bokiem kwadratu trzeciego. A jeżeli ktoś już nie ma na ręce? Ile ma być wreszcie kwadratów? Jeszcze jeden kwadracik, ostatni. Ale mam do ciebie pytanie, Paweł. Ale w jaki sposób to ma się łączyć, to ma jedną trzecią, skoro kwadrat ma cztery boki? To tak. Chodzi mi o to, że tak jakby z jedną trzecią część tego kwadratu. Czyli jak jest dół kwadratu, to mam na jednej trzeciej części tego dołu? Tak jakby, jak jest ten kwadrat numer 3, tak nazwę, to tuż pod tym kwadratem rysujemy następny kwadrat, który jest odsunięty od niego tak jakby, ale dotyka się jakby jedna trzecia część boku tego górnego boku. I ten kwadrat jest przesunięty w stronę lewą. Czyli jedna trzecia czwartego kwadratu ma dotykać kwadratu trzeciego. Tak. Okay. I ten kwadrat ma być przesunięty w stronę lewą od tego trzeciego kwadratu. Co? Narysowałem trzy. Dobra, ja nie mam pojęcia, co tu jest. To wygląda na szkolenie. Ja nie wiem, co tu jest. A mogę pokazać, jak u mnie to wyszło? Dobrze, pokaż. Ja i teraz... Pawełku, skoczyłeś, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze jeden kwadrat jest. Aha. Ostatni kwadrat. Ile kwadrat jest? Czy cztery? Czy pięć. Pięć, ale ja dopiero trzeci narysowałam. A ja mam cztery. A ja mam dwa i pół. A mam jeszcze piąty, a potem jeszcze raz od początku?
Dobrze, dobrze. To jeszcze raz od początku powtórzę. I piąty to będzie rąb, który dotyka prawego, którego górny jakby wierzchołek dotyka prawego dolnego rogu czwartego kwadratu. Jeszcze raz powtórzę. Kwadratu, bo ja nie wiem, gdzie pogubiłam się całkowicie. Ja tak samo, ale nie wiem, coś narysowane. Ja wam powiem tylko tak. Narysowane. Kochani, nie wygląda jak ma. Nie wiadomo co. Dobrze. To, że się pogubiliście, to nic, bo tak miało być, bo to jest eksperyment. Od razu wam mówię. Tak? Teraz mogę pokazać, jak to u mnie wyszło? Pokaż, Karbie, włącz kamerkę i pokaż. To widać? Nie, a później byliśmy. Musisz kamerkę włączyć. Ja włączyłam. Ja mogę pokazać swój? Tak, oczywiście. Ja wam też pokażę. Ja też mogę pokazać. Pani widać? Ja nie widzę, Skarbuniu. A ja pokazuję. Widzicie? Nie, tło, Kuba, tło, o, tło już włączone. Nie. Mogę sobie pokazać? Oczywiście, i też wam pokażę, co powinno wyjść, dobrze? Ja muszę iść teraz. Pawełku, ja tylko powiem, jak mogę powiedzieć, Paweł, byłeś genialny, bardzo dobrze tłumaczyłeś, wspaniale, tylko to było takie zadanie, specjalnie trudne, wyjątkowo trudne, żeby wam pokazać, jak komunikacja niewerbalna jest ważna. Rozumiecie? Że samymi słowami czasem ciężko coś opisać. Tak, lepiej pokazać. Dokładnie, gdybyście to widzieli. Nie było coś takiego, ale mi to tak nie wyszło. Nie też. Ja nawet nie wiem, to był czwarty kwadrat, trzeci kwadrat. Ja nie mam pojęcia, co to ma być. A może pani pokazać, jak to powinno być? Tu jest, w prezentacji widać, widzicie? Tak. U mnie w ogóle inaczej. Co to ma być? Zupełnie inaczej wyszło. Co? To było. Dlatego to był taki eksperyment, żeby wam uzmysłowić właśnie, jak to jest istotne, tak? Pokazywanie, że to jest bardzo ważne, tak? Na przykład w komunikowaniu pokazać wam, co macie odwzorować, zakładam, żebyście doskonale to zrobili, jeden do jednego. Natomiast czasami w komunikacji same słowa nie wystarczą. One są bardzo ważne, oczywiście, tak? Ale bywa, że brak słowa to nie wszystko, tak? Rozumiecie? Czasami potrzebne jest coś jeszcze, właśnie ten taki przekaz niewerbalny. I teraz popatrzcie. Tak? Ja bym mogła dać taką radę, żeby to lepiej wyszło. Jaką radę masz? Że jakby Paweł mówił, jak to się robi, to żeby najpierw sobie to narysował i żeby później linii pomierzył i opowiadał. Można by było, tak, to też można by było, ale to mimo wszystko było trudne, wiecie? Powiem wam, ale powiem wam, naprawdę, to nie wychodzi dorosłym, to nie wychodzi studentom, którzy są na trzecim roku studiów, czwartym roku studiów. Pani Paweł dobrze to powiedział, ale ja to musiałam jakoś źle zrozumieć, bo z tego, co on mówił, to samo wyszło. Tam nie było informacji, że niektóre kwadraty są pochylone. On mówił rąb i tak dalej, tłumaczył. Ale to widzę, bardzo dobrze tłumaczył. Bo że rąbem jest także kwadrat na przykład. Tak, tak, ale moim zdaniem on bardzo dobrze tłumaczył, ale naprawdę to jest trudne. Po fakcie my już wiemy, co moglibyśmy powiedzieć, ale tak, w danym momencie jest naprawdę ciężko. Dlatego ta komunikacja niewerbalna bardzo nam się przydaje. I ona, wyobraźcie sobie, ta komunikacja niewerbalna bardzo często zachodzi na takim poziomie podświadomości. Są wszelkie nasze gesty. Na przykład, często jak jest nam zimno, to od razu składamy ręce albo drżymy na przykład, tak? Jak mówimy nie, od razu ta główka gdzieś tam leci, nie, tak? Albo się zgadzamy, bardzo często podświadomie na przykład główką machamy, my się nad tym nie zastanawiamy. A bywa tak, nie wiem, czy spotkaliście takich ludzi w swoim życiu, że na przykład jedno mówią, a drugie robią. Że na przykład mówi coś innego, a ciało pokazuje coś innego.
I wiecie, że wtedy my nie wierzymy słowom, tylko wierzymy ciału. Wtedy. Wiesz, jak patrzymy na takiego człowieka, sobie myślimy, coś jest nie tak. Coś mi tu nie pasuje. I właśnie my jako wzrokowcy bardziej wierzymy wtedy temu, co widzimy, niż temu wtedy, co słyszymy, tak? I to jest bardzo ważne, że ta komunikacja niewerbalna jest bardzo mocna, czy bardzo ważna. Rozumiecie, co chciałam wam przekazać? Tak. Bo, że to jest bardzo istotne. Że na przykład też był taki, to jest taka ciekawa rzecz, że na rozmowie kwalifikacyjnej, kiedy zaproszono takiego pana, i jednej z tej pani, z tych pań, która rekrutowała, wydawało się, że coś jest nie tak, chociaż chwalił swojego byłego pracodawcę, nie? Że wszystko było w porządku, że wszystko było wspaniale, że dobrze mu się pracowało, tylko zmienia pracę, bo chce się już rozwijać. A okazało się, że został wyrzucony z tamtej pracy, jak zadzwoniono do poprzedniej, a zdradzało go właśnie ciało. Tak się delikatnie uśmiechał, tak wiecie, kiedy na przykład mówił coś o swoim byłym szefie źle. A wiecie na przykład, jak po was widać, kiedy wykłamiecie? Po ciele, jak myślicie? Wiecie, że to widać? A wiecie tak, kiedy? Ja mam zawsze, jak coś mówię takiego ważniejszego, to spójrz mi w oczy. Tak, oczy mówią bardzo wiele, ale wiecie, co robimy? A wiecie, jak wam ludzie... Tak, kochanie? Ja proszę panią tak, że jak ja mówię prawdę, to na przykład robię gesty, że ja mówię, że na przykład kłamie, ale ja nie kłamię nawet. Aha, ja mówię. Kiedy ja ogromnie, że ja mówię prawdę, to zaczynam się śmiać do głowy. U mnie to jest sprzeczne informacje, bo się śmieję, jakbym kłamał czasami. Czyli chciałam wesprzeć na informacje, rozumiem. A wiecie, jak małe dziecko kłamie? Przepraszam, wiecie, jak małe dziecko kłamie, wiecie, co robi? No, ja właśnie ale ja nie słyszę, mówię po kolei, bo już pogłos się robi. Można powiedzieć? Tak? Można powiedzieć? Tak, proszę. Aha. No to człowiek, który kłamie, ten oko mu się rozszerza w pewnym momencie, w sensie... Źrenice się rozszerzają w tym momencie i to jest widoczne, że tak. Któraś osoba kłamie. Bardzo dobrze. A wiecie, jak małe dziecko, wiecie, co często robi? Maluszek jak kłamie? Tak. A może... Proszę pani? Tak? Jak moja siostra, jak była mała, kłamała, to u niej uszy się trzęsły. Uszy, tak? Ale często małe dzieci zamykają usta, tak zamykają, chowają, rączkami usta zamykają, jakby nie chciały, żeby te słowa wychodziły z ust. A nastolatek, wiecie, że ten gest ewaluował, że często gdzieś paluszek jest w okolicach nosa. Bo świadomie bardzo często to robicie, wiecie? Nawet nie wiecie, że tak się dzieje. Ja tak nie robię. Proszę pani, można coś powiedzieć? Tak, proszę. Bo ja, nawet jak czasem mówię prawdę, no to jakoś tak dziwnie, dziwnie się zachowuję, bo ja po prostu nie potrafię w ogóle tak... Powagi utrzymać, rozumiem, tak? Tak. Proszę pani. Tak? Mam tak samo. Bo ja czasami, jeśli z kimś rozmawiam, albo widzę, jak ktoś z kimś rozmawia i jestem pewien, że jedna z tych osób kłamie, to często jest tak, że ta osoba, która kłamie, jeśli właśnie wypowiedziała jakieś kłamstwo, a ta druga osoba odnosi się do niej tak, jakby chciała od niej coś konkretnego wyłudzić, jakby chciała jakieś negatywne uczucia wobec niej przekazuje, to ta osoba, która skłamała, często przybiera taką postawę obronną. Tak. Winną. Albo obronną, albo agresywną. Tak się zdarza. Często jedna albo druga. Ze skrajności jest skrajność, wiecie? Tak się dzieje, ale wam jeszcze o tym powiem. Majeszka chciała coś jeszcze powiedzieć, tak? Tylko poinktuję. Jak kłamie, muszę się odwrócić, bo moja twarz w ogóle zaczyna się grzmiechać bardzo mocno, czy coś podobnego. Dokładnie tak, tak się dzieje, ale z komunikacji niewerbalnej jesteśmy w stanie to wyczytać, tak? No bo ja mam taką koleżankę, którą znam od 8 lat i o niej wszystko i nie wiem, czy ona wie. Na swojej wzroku widać i zawsze często się kręci, jak to łamie. Dokładnie tak, czyli już potraficie rozpoznać takie różne gesty charakterystyczne, tak? I widzicie,
właśnie po gestach rozpoznajemy pewne zjawiska, tak? Czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś kłamie, czy ktoś jest zakłopotany, czy ktoś jest nieśmiały, tak? To widzimy. Ja zauważyłam, że u ludzi, którzy kłamią, zazwyczaj się czerwoni, tak jakby zaczynają połykać swoją ślinę, tak jakby gęsło się zaczęło ruszać. Mhm. Czyli już właśnie po tych gestach, jak byście takimi wnikliwymi obserwatorami, wiele rzeczy będzie w stanie zauważyć, tak? I to jest bardzo, i to, ta komunikacja niewerbalna nam wiele mówi, tak? Nasze gesty, też brzmienie głosu nam dużo mówi, no i oczywiście słowa też, tak? Bo ta komunikacja bez słów by się nie odbywała, tak? Ale wszystko inne też ma dla nas ogromne znaczenie. I powiem Wam, że tą komunikację niewerbalną składa się mnóstwo rzeczy, tak? Czyli na przykład, jak już Wam wcześniej wspominałam, nasza mimika, tak? Też wygląd fizyczny jest bardzo ważny, tak? Bo my, zauważcie, że często na podstawie tego pierwszego wrażenia wyrabiamy sobie zdanie o kimś. I a propos wyglądu fizycznego i ubioru, powiem Wam o takim eksperymencie. Wyobraźcie, taki był eksperyment Lewkowica przeprowadzony, że było czerwone światło i były pasy. Tak? I był 31-letni mężczyzna, czyli dojrzały, ubrany w dres, nie? I przebiegał na czerwonym świetle. To oczywiście przechodnie, co mówili o nim. No, jak on się zachowuje, chce wpaść pod samochód, chce popełnić samobójstwo, co on wyprawia i tak dalej. Nie, były słowa krytyki skierowane w kierunku do tego człowieka. Natomiast kiedy był ubrany w elegancki garnitur, wiecie, co się wydarzyło? Jak myślicie? Za nim. Bardzo dobrze. Część ludzi podążała za nim. Na podstawie wyglądu. W psychologii bardzo często też coś takiego jest jak efekt aureoli, że ładnym ludziom przypisujemy pozytywne cechy na przykład. Nie? I jak mówimy, o taka ładna dziewczynka, a tyle złego zrobiła na przykład. Nie? Że bardzo często działamy na podstawie wyglądu. Nie? Dlatego też w biznesie, kiedy są święta, jest czerwony kolor, pięknie ubrana choinka, piękne śnieżynki, rozumiecie? Czyli ten świat taki, teraz będą święta wielkanocne, mnóstwo zajączków, tak? Czyli ten wizualny świat, nie? Też w jakiś tam sposób się komunikuje z nami. Ten wygląd fizyczny, aranżacja otoczenia jest niezwykle ważna też, bo popatrzcie, kiedy idziecie na przykład do szkoły, też się w odpowiedni sposób zachowujecie. Kiedy idziecie do lekarza, nie czujecie się bardziej chorzy albo wręcz odwrotnie zdrowi ze stresu, też przybieracie pewną postawę, tak? Czyli bardzo często to, jak wygląda otoczenie, my się dopasowujemy, tak? Ta aranżacja otoczenia też jest niezwykle ważna. Ważne jest też na przykład dystans wobec innych, nie? Gdybyśmy byli teraz normalnie, mieli zajęcia, to przeprowadziłabym z Wami taki eksperyment, teraz niestety nie mogę, że na przykład byście się musieli do siebie w jakiś tam sposób zbliżać, nie? I do jednego człowieka moglibyście podejść bliżej, a drugiego, do którego nie znacie, tylko przyjaciela moglibyście przytulić, nie byłoby żadnego problemu, tak? Albo przyjaciółkę, natomiast do osoby, której się nie znacie, bo po raz pierwszy się widzicie, jednak czulibyście się nieswojo, zachowalibyście pewien dystans, nie? Że ten dystans społeczny też jest jakimś tam komunikatem, to też jest niezwykle ważne. Też na przykład, też nie tylko w biznesie, ale i też normalnie, ważny jest też sposób wokalizacji. Na przykład jedne głosy nam się podobają, drugie nas drażnią. Jest coś takiego, nie? To odczuwacie. Więc chętniej słuchacie na przykład tych głosów, tak? Które są gdzieś tam łagodne, ciepłe, które Wam się bardziej podobają. Istotna jest też mimika twarzy, tak? Czy ktoś na przykład jest do nas przyjazny, czy nieprzyjazny. Na przykład w szkole, nie? Jest coś takiego, że niektórych nauczycieli się bardziej bójcie, mają taki groźny wyraz twarzy, a niektórzy nauczyciele taki przyjazny, tak? Na pewno tak jest. Tak? Tak. Informacyjne, taki niefajny wyraz twarzy, ale jest bardzo miły. Dokładnie, ale na początku, przez wyraz twarzy na początku się taki, miałaś taki dystans, nie? Myślałaś, co to będzie, tak, prawda? Tak. A dopiero później się przekonałaś. Ale tak. pierwsze to było takie, Amelka, pewnie był taki znak zapytania, nie? Co się wydarzy? Taki pewien niepokój, czy będzie Pan groźny, czy nie będzie Pan groźny, nie? Też istotne są gesty, czy odpowiednio gestykulujemy w danym momencie. To jest sztuka gestykulowania. Ja Wam pokażę, jak politycy się zachowują, jakie mają gesty i tak dalej, tak? Pozycja ciała też nas zdradza. Czy na przykład jesteśmy... Mamy uśmiech. Jeżeli ktoś się uśmiecha, to będziemy do niego lepiej nastawieni niż do kogoś, kto ma taką poważną... Ponurą twarz. Tak, tak.
Dokładnie tak, na przykład, nie wiem, osoba, moim zdaniem, jak prowadząca zajęcia, powinna być raczej przyjazna, powinna lubić tą swoją pracę i dzieci, załóżmy, tak, albo powinna lubić na przykład studentów, bo wtedy całkowicie inaczej się pracuje, tak, bo wtedy mamy pozytywną emocję, coś fajnego się dzieje, tak, czyli po prostu też ludzie powinni wykonywać odpowiednie zawody, tak, w biznesie czasami mamy pokorową twarz, to się zdarza, tak, ale też czasami budujemy bardzo pozytywne relacje, tak, więc to pozytywne nastawienie się przydaje. Jest coś takiego ważnego też jak tak? Ktoś coś pyta? Postawa ciała, kochani moi, jest też bardzo ważna. Postawa ciała pokazuje mi, czy ja się boję, czy na przykład ja jestem odważna, bardzo często, czy jestem znudzona, to wszystko po mnie widać. Wiecie, jak na dłoni. To tak widać, że często właśnie ciało pokazuje. Jest coś takiego też jak dźwięki paralingwistyczne. Co mówię? No, o czym to mówię? Na przykład o co chodzi? Nie? Gdybym o nas mówiła i tak się na przykład nie stąd nie zaczęła tak śmiesznie śmiać albo na przykład chrząkać. Czyli coś, co by mnie, was rozpraszało. Nie? Te dźwięki też mają znaczenie w komunikacji i też w komunikacji ma dotyk znaczenie w taki sposób, jak się witamy, tak? Czy witamy się pewnie, w jaki sposób to, w biznesie, to też ma ogromne znaczenie. Ja o tym wam za chwilkę jeszcze powiem. Tylko chodziło mi o to, żeby wam pokazać, że tą komunikację niewerbalną składa się masa różnych rzeczy, które by wam wcześniej nawet do głowy nie przyszło, tak? I nawet z naszej twarzy, jak mówiliście wcześniej, można wiele wyczytać. Czy zdziwienie, szczęście, strach, pogardę, gniew, wszystko możemy wyczytać. I tu macie nawet taki przykład, nie zdjęcie. Bo jedna pani, ta sama pani, a widzicie, kiedy jest zła, kiedy znudzona, tak? Jak wygląda na pierwszym zdjęciu? Bardziej nazywała. Nie? Wściekłam. Coś się wydarzyło. A i zaczyna krzyczeć, tak? Na drugim zdjęciu. Przestraszona. Przestraszona, tak? Zaniepokojona. Zaniepokojona, tak? Na trzecim? Smutna. Smutna albo? Jeszcze jaka? Znudzona. Brawo. Ja bardzo często tak robię, kiedy mi się mówi. Znudzona. A tutaj na czwartym zdjęciu? Zamyślona. Na piątym zdjęciu? Zaskoczona. Wspaniale. Widzicie, jak potrafić... Ale szczęśliwie, bo można być zdziwionym, ale nieszczęśliwym. Tak, i widzicie, jak potraficie odczytywać gesty, bycie ekspertami od odczytywania gestów. Kolejna rzecz, właśnie mimika twarzy bardzo wiele nam pokazuje. Kiedy mamy zaciśnięte usta, to raczej jesteśmy źli, tak? Albo się koncentrujemy, tak? Kiedy macie lekko otwarte usta, jesteście zaskoczeni, tak? Kiedy szeroko otwarte usta, albo się cieszycie, albo po prostu jesteście przestraszeni, jak na horrorach, nie? Jak czasami przygryzacie wargi, to czasami jesteście zdenerwowani, albo się czegoś boicie. Kiedy macie na przykład wypieki czerwone na twarzy, wam się zdarza, a nie byliście na WF-ie, załóżmy, tak? To czasami jesteście zakłopotani, czasami się boicie czegoś, czasami się wstydzicie, tak, że coś się dzieje. Ja strasznie zestresowani. Tak, jesteście zestresowani. Rejer po sprawdzianie z angielskiego, ona jak pani pytała ustnie, to ja jak pani powiedziała, że po sprawdzianie było, które trwało, tak pani przepytała szybko, dłużej czekałam, się martwiłam, no. Taka czerwona. Cała czerwona, nie? Od razu wypieki na twarzy się dzieją, tak? Ale na przykład, kiedy mamy na przykład niesione brwi, na przykład do góry, to nie wierzymy, że coś się stało. A kiedy na przykład ściśnięte brwi, to jesteśmy źli, taki gniew, nie? To więc po twarzy wszystko widać, tak? Na przykład. Ktoś jeszcze coś chciał powiedzieć? Bo też ważny, kochani moi, jest kontakt wzrokowy. Jak z kimś rozmawiamy, to fajnie by było, gdyśmy część rozmowy patrzyli na kogoś, tak? Bo często jest tak, Jak wzrok jest na przykład zagubiony, że nie patrzy na coś gdzieś indziej, to widać, że na przykład ktoś kłamie, albo że nie chce z tą osobą rozmawiać, bo nie chce czegoś powiedzieć dla niej. A jak się skupiamy na niej i patrzymy na niej, albo właśnie wtedy, że się nie słucha, jak wtedy mamy rozczarowanie. To nie słuchamy tej osoby po prostu, albo nie chcemy słyszeć. Bardzo dobrze, czyli ten kontakt wzrokowy jest taki bardzo ważny też w biznesie, jak z kimś rozmawiacie, to ten kontakt jest wzrokowy, ważny, żeby go utrzymywać, tak? Minimum 30%, tak do 60% nawet rozmowy, tak? Jeżeli tak boicie się komuś patrzeć w oczy, bo czujecie się zakłopotani, to znajdziecie sobie jakiś punkcik na czole i wtedy się przyglądacie temu punkcikowi, nie? To też jest takie ważne.
I też obserwacje tego też ograniczacie do twarzy, unikacie takiego rozbieganego wzroku. Też na spotkanie biznesowe nie zakładacie ciemnych okularów, bo wtedy jest naprawdę utrudniona komunikacja. I też na przykład też długo na kogoś tak mocno nie patrzcie, wiecie, tak czasami, bo będzie takie wrażenie, że jakbyście chcieli u kogoś taką uległość wzbudzić, nie? Żeby ktoś się was bał. Czyli to musi być takie bardziej swobodne, takie, bo naturalnie to robicie, doskonale zapewne. Żeby wzrok tak nie patrzył, jakby chciał coś wyczytać z twarzy, że na przykład jego słabości, na przykład tego, innej firmy, czy coś podobnego. Jeśli rozmawia się z prezesem na przykład innej firmy. Dokładnie, bardzo dobrze, tak? Czyli normalnie przyglądać się komuś, normalnie z kimś tam zwyczajnie rozmawiać, tak? Spoglądając na twarz. I też jest kolejną rzecz oprócz twarzy, jest tak zwana kinezyka, czyli gestykulacja, ruchy rąk, głowy, całego ciała, nie? I to też jest bardzo ważne. I teraz wam pokażę, nie? Że na przykład często, na przykład jak wzruszacie ramionami, to często kogoś lekceważycie albo nie wiecie, o co chodzi, wy to też robicie podświadomie, tak? Kiedy macie te rączki takie, tak? Aha. Ale po prostu nie macie zdania na ten temat. Albo zdania nie macie, super, że nie macie. Nasze zdanie to jest bez sensu, albo to jest, czemu on niby, bo ktoś tam niby tłumaczy coś, że coś się stało, a my uważamy, że to jest niemożliwe, bo mówi coś o innej osobie, na przykład, którą znamy i zachowuje się przeważnie miło, jest taka przyjacielska i tak dalej, a on mówi jakieś dziwne, straszne rzeczy, dziwne rzeczy o niej i mówi po prostu... Często wzruszamy wtedy ramionami, bo myślimy, że ona kłamie. Dokładnie tak, nie? Że tak od razu tak wzruszacie. Bardzo dobrze, nie? Coś wam powiem. I czy możesz powtórzyć, bo nie usłyszałam? Kochanie, możesz powtórzyć, bo nie usłyszałam? Ja zawsze jak się stresuję, znowu o ziemię klepię. Tak, to też zdarzymy, albo paluszkami, albo z nóżkami, tak nam się zdarza, tak? Dzwonimy, tak? Często się denerwujemy, mamy drżące dłonie, tak? Kiedy złościmy się, zaciśnięte pięści mamy, tak? Kiedy na przykład jesteśmy źli, to często robimy tak i zaciskamy te piąstki, nie? Że, albo znudzeni. To się tak często dzieje i nam się wydaje, że to jest naturalna postawa ciała, ale z ciała właśnie wiele wyczytujemy. Co jest jeszcze takie ciekawe, że w biznesie, wam powiem, bardzo ważne jest powitanie. Też od tego też zaczynamy, tak? Nie tylko postawa ciała, ale też powitanie. I teraz wam pokażę różne rodzaje powitania. Widzicie? Mogę mu coś powiedzieć? Tak, proszę. Miłym. Na przykład, że przyjaźnie być jakby uśmiechniętym najczęściej, najlepiej, jeśli są to takie po prostu, że chce się z kimś porozmawiać o czymś ważnym, ale nie chce się do niego wymuszać za bardzo. Po prostu chce się zrobić pierwsze dobre wrażenie, jeśli pierwszy raz się tą osobę zna, że jakby po prostu zna się od widzenia, ale takie rozmowy nigdy się nie przeprowadza. Mhm. Dokładnie tak, bardzo, bardzo dobrze, tak? A teraz jeszcze jest właśnie przy pierwszym wrażeniu też istotne jest powitanie. Popatrzcie, jeżeli ktoś chce mnie zdominować, to wiecie, co robi, jak mi podaje rękę? Tak, żeby jego ręka była na górze, a moja była na dole, tak? Rozumiecie? To jest wtedy chęć dominacji. Oddanie kontroli to masz rękę pod spodem, a prawdziwe powitanie normalnie to jest tak ręka na równi. Nie? To też jest bardzo ważne. W biznesie zwróćcie na to uwagę. Nawet jak się witają politycy, zwróćcie na to uwagę. A często jest takie coś, nie? Że jak jeden polityk chce zdominować drugiego na przykład i daje mu rękę od góry, nie? Rozumiecie? Że chce go zdominować, to wiecie, czasami drugi, jak widzicie, o to jest dobry przykład, nie? Kiedy daje mu rękę od góry i chce go zdominować, to często drugi robi rękawice, łapie jego ręce w obie dłonie i ten znak nie dam ci się zdominować, nie? Tak często się zdarza. W takim chcecie świecie biznesu. Proszę pani, można też... To ja teraz zrobię. Można też na przykład, że samemu też tak zrobić, że za chwilę samemu podnieść, że kiedy ta osoba chce mnie zdominować, to my też chcą ją zdominować, ale to tak, to nie jest takie dobre powitanie. To nie jest dobre powitanie, bo się robi napięcie na samym początku, tak, rozmowy biznesowej. Więc dobrze byłoby, żeby ono było po prostu takie na równi, tak, że to wtedy widać, że to jest partnerska rozmowa, bo od tego się jakby zaczyna, nie? A jeszcze bym pokazał, a taki gest, wiecie co oznacza? Wieżyczki? Nie.
z błotą mieć przewagę, mieć na jakiś strach. Przepraszam, ale mówię po kolei, bo nie słyszę, kochani. Czy ktoś jest zamyślony? Nie, kochani moi. Może to, ktoś ma jakąś przewagę, że jakby... Że ma większą władzę. Władzę i wiedzę, że często takim... Kochani, przepraszam, często takim gestem nadajemy sobie powagę. Rozumiecie? Taki, zwróć uwagę na program telewizyjny. Tu macie przykład Angeli Merkel, tak? I widzicie? W ten sposób, nie? Ja mam władzę, ja jestem silna i mówię, albo przekazuję jakieś rzetelne informacje. Bardzo często to jest taki gest nadający właśnie powagi. A taki gest na przykład, też już posłużyłam się przykładem Angeli Merkel, co ona chce robić z takim gestem? Ona wskazuje, siedli albo uniżyć wszystkich. Uniżyć wszystkich albo uspokoić. Bardzo dobrze, taki gest trochę siły pokazuje. A taki gest Berlusconi, co tu robi? Nie wiem, co to chodzi. Nie potrafię poradzić. Bardzo dobrze, tak? Elegancko odczytujecie gesty, wspaniale. I tu macie też całą masę różnych gestów, niektóre na przykład pokazują. To sobie w prezentacji później, ojeju, czas nam umyka, tak? To sobie pokażę, zobaczycie, jak wygląda wycofanie, oczekiwanie, samokontrola, nerwowość, gotowość, tak? Jest cała masa różnych ciekawych gestów, to sobie jeszcze przeanalizujecie. I jeszcze szybciutko wam pokażę, kto tu jest ma pozycję silniejszą według was? Barack Obama, tak? Ten pan czarny. Tak, Barack Obama, ja jestem silny, tak? Dokładnie. Ja proszę bardzo. Tak, kochani? Ktoś się chciał zapytać? Ktoś był prezydentem. Kolekcja. Tak? Proszę? Ile trwa lekcja? Już nam się właśnie niestety czas, kochani, kończy. Tak mi się fajnie z wami rozmawia. To jest jeszcze, chciałam powiedzieć wam o strefach dystansu jeszcze, tak? Jak jestem bardziej, gdzie na przykład w jakich grupach, jakie są strefy dystansu, to tylko wam pokażę, tak? I tylko wam jeszcze jedno znaczy, o komunikacji kobiet i mężczyzn. Chciałam wam mówić, czym się różnimy kobiety od mężczyzn, o wyglądzie. I teraz popatrzcie, jeszcze jedno pytanie na koniec. Taka zagadka. Tu jest mamy Donalda Trumpa. Jak myślicie, co zrobili mu styliści, żeby nadać mu powagi? Założyli inną perukę. Założyli perukę, to jeszcze? Żeby dodać mu więcej powagi. Ale co zrobili, kochanie, Justynko? Na te policzki. Jakby dodali mu tak brwi, tak bardziej do takiej bardziej powagi, nie tak otwarte, tylko takie bardziej jakby do bardziej skierowane do oczu i bardziej wymazali mu policzki. Zrobili jeszcze, proszę pani, zrobili zdjęcie na flagę USA, czyli że pokazują jego ważność w tym kraju. Bardzo dobrze, jesteśmy specjalistami. Jeszcze mam ostatnią rzecz. Zrobili mu coś pod kątem takim odrobinę? Jeszcze kątami. I tylko, czekaj, powiem wam jeszcze jedną rzecz. Mogę powiedzieć, jeszcze u niego na garniturze jest mała flaga USA. Tak, bardzo dobrze. I ja wam jeszcze powiem, jest jeden zabieg u niego taki stylistyczny, że wrzucili mu poduszki do marynarki, dlatego, żeby pokazać, że on jest potężny. Wiecie? Że taki jest taki potężny mężczyzną. Ale wszystkie inne zabiegi doskonale zauważyliście. Tak mi jest przykro, że mi się zajęcia już z wami kończą, bo jesteście fantastycznymi studentami. Jeszcze dużo rzeczy chciałam wam powiedzieć. Ale powiem wam, że możecie być ekspertami. Ja po prostu powiem moim studentom, dorosłym, żeby brali z was przykład. Jesteście tak fantastyczną, tak aktywną grupą, że zajęcia z wami upłynęły mi tak szybko i było ogromną przyjemnością. Bardzo wam dziękuję.